Dzień dobry Państwu. Zaczynamy nasze webinarium z edukacji obywatelskiej i prawnej. Już widzimy na czacie, że się uczestnicy, uczestniczki z nami witają. Bardzo się cieszymy. Jest Was bardzo dużo i wiemy, że albo w tym momencie, albo za chwileczkę zaczyna się też transmisja na Facebooku. To jest dla nas zawsze duże wydarzenie, takie spotkanie online w tym trudnym momencie. Z jednej strony to jest zawsze gorzej niż na żywo, ale z drugiej strony, jak sami wiecie z doświadczeń zdalnej edukacji, że coś jest też tym miłego, że siedzimy każdy troszkę w swoim domu, w swoim kontekście. I że możemy, mimo że tutaj są właśnie szkoły, widzę Dębicy, napiszcie na Kędzierzyn-Koźle, Dębica, napiszcie skąd jesteście, Oświęcim, przepraszam, wyłączam, Brzeg Dolny, Zabrze, Tczew, Warszawa, Radom, Gdańsk, Legionowo, Kluczbork, Skąpca i tak dalej. Bardzo Żmigród, Cieszyn, ja jestem z Bielska-Białej, pozdrawiam Cieszyn, Szubin, słuchajcie, jest mnóstwo ludzi z całej Polski, to jest strasznie pozytywne. Jeszcze mam jedno pytanie do Was, czy są wśród nas uczniowie? Jeżeli są uczniowie, to, bo zawsze trochę inaczej się prowadzi, jeżeli ktoś jest uczniem albo uczennicą, to napiszcie U, to będziemy wiedzieli, że są, bo to jest, o, mamy! Julia, Zosia, super. Jest, zdaje się, przewaga nauczycieli, nauczycielek, a co nas bardzo cieszy, ale fajnie, że też są z nami uczniowie, bo może będą naszymi takimi bliskimi tutaj na wyciągnięcie ręki konsultantami różnych tematów. Webinarium jest w ogóle ma trudny temat, bo to jest prawo. A nie wiem, jak w waszym jest doświadczeniu, ale w naszym doświadczeniu 20-paroletnim Centrum Edukacji Obywatelskiej to zawsze tematy prawne i ekonomiczne, jak kiedyś jeszcze ekonomia była osobnym przedmiotem oraz nauczyciele WOS-u, którzy uczą przedsiębiorczości, też z nią mają do czynienia, że to są takie dwa tematy, które często nauczyciele uważają, że nie są do końca przygotowani do nauczania tego i że mają dużo różnych wątpliwości, że nie na wszystkie pytania uczniów będą w stanie odpowiedzieć. To tylko wam na pocieszenie powiem, że nawet my, eksperci, autorzy, też często musimy zajrzeć do wyszukiwarki i sprawdzić, czy coś się nie zmieniło. Albo na przykład zobaczyć, jak wygląda. O Jezu, przepraszam, ale coś mi się stało, zablokował mi się telefon i moje dziecko dzwoni. Przepraszam, przepraszam. Ja mam webinarium na 2 miesiące. Dzień dobry Państwu. To... Przepraszam, to mój syn składał ale już go wyłączyłam. Chcę powiedzieć, że my od początku w ogóle istnienia Centrum Edukacji Obywatelskiej, żeśmy się edukacją prawną zajmowali. Nawet nasz pierwszy, największy program, taki dzięki któremu wystartowaliśmy w właśnie 1994 roku, nazywał się Edukacja Prawna i Konstytucyjna. I bardzo nam wtedy było trudno tak tą czystą konstytucyjną prowadzić edukację, bo to były czasy, kiedy konstytucja była dopiero ta nowa opracowywana. Ale to, co było wtedy bardzo fajne, to że właśnie mnóstwo debat z uczniami prowadziliśmy na temat tego, co powinno się w konstytucji znaleźć. Ale dzisiaj nie będziemy mówić o konstytucji, chociaż gdzieś ta konstytucja jest zawsze w tle. Bo wszystkie te prawa, które mamy, i sposób, w jaki one są opracowywane, i sposób, w jaki są potem egzekwowane, i to, na co się możemy powołać, idąc do sądu, albo mając kontakt z, nie wiem, z policją, czy kimkolwiek innym, to jest wszystko zanurzone, zakorzenione w konstytucji. W konstytucji, która mówi wyraźnie, że obywatele mogą robić wszystko, czego prawo nie zakazuje. A w przeciwieństwie do nich urzędnicy publiczni mogą robić tylko te rzeczy, które są wyraźnie zapisane
w ustawach, w rozporządzeniach. To jest taka dobra zasada demokratycznego państwa prawa, która daje więcej wolności i zabezpieczeń obywatelom i obywatelkom, także młodym. No i to dzisiejsze nasze spotkanie ma taki cel, żeby trochę się oswoić z tą naszą jakby edukacją prawną. Ja w tej chwili Państwu próbuję przewinąć, chcę powiedzieć, taka techniczna uwaga, to są materiały, które zostały opracowane, autorskie materiały opracowane właśnie przez ekspertów, którzy są z nami, zaraz ich przedstawię. Możecie, wszyscy nauczyciele, po tej lekcji możecie sobie wziąć tę naszą prezentację i te mini lekcje. To jest jedna z 7 mini lekcji przygotowanych przez Dorotę Nawalany, wieloletnią redaktorkę naszych programów. Śliczna prezentacja. Możecie na podstawie tej prezentacji prowadzić zajęcia i no, ze wskazaniem źródła, no bo tego jakby to wypada. To są materiały przygotowane w oparciu o podręcznik, który wydaliśmy. Jego drugi tom jest właśnie, oddali nam recenzenci uwagi, będziemy zaraz te uwagi nanosić albo z nimi dyskutować. Nazywa się Przewodnik Obywatelski i w drugim tomie, który właśnie za chwilę oddajemy do druku, jest duży rozdział prawo, który został opracowany przez naszych dzisiejszych ekspertów. No jako, że tak powiem, obsesjonaci tego, żeby mówić, po co jest jakaś lekcja i czego się dowiecie, to taka celem tej lekcji jest właśnie pokazanie, jakie podstawowe uprawnienia mają osoby niepełnoletnie, nastolatki, ale też właśnie od jakiego momentu tych praw nowych, te prawa nowe nabywają. I trochę będzie też takich kazusów, trochę będzie jakichś przykładów, będzie też za chwilę bardzo trudny quiz, więc się już szykujcie duchowo. Autorzy i eksperci to są dwie osoby, jest z nami Dagmara Woźniakowska-Fajs. Dagmaro, możesz pomachać? Tak, to ja jestem, dzień dobry. A właśnie, doktorka nauk prawnych, kryminolożka, Uniwersytet Warszawski, Polska Akademia Nauk, no, nauczycielka akademicka i specjalistka w dziedzinie edukacji prawnej, bo właściwie od początku myśmy się tak w ogóle zetknęli, że myśmy w CEO szukali osób, które potrafią o prawie nie tylko czytać, interpretować to prawo, ale także uczyć. I właśnie to było nasze odkrycie, Dagmara i Witold Klaus, profesor w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. A zobaczcie, jaki młody. Możesz pomachać? Dzień dobry Państwu. O, właśnie. To jest Witold, który też kryminolog, a poza tym badacz migracji, działacz społeczny i założyciel takiego stowarzyszenia, o którym moglibyśmy zrobić osobne webinarium kiedyś, interwencji prawnej, które właśnie pomaga migrantom, uchodźcom w bardzo skuteczny sposób. Laureat jednej z takich bardziej prestiżowych nagród dla innowatorów społecznych przyznawanych przez Fundację Ashoka. Także macie po prostu rewelacyjny zestaw. I to jest taki rysunek, który nam narysował autor większości rysunków do podręcznika. Jak wiecie, z jakiego filmu to jest cytat? Jak ktoś przypomina sobie, to znaczy tam nie było Znam prawo, ale ta druga część, nie zabawam się to użyć. Jeżeli ktoś pamięta z jakiego filmu, to napiszcie na czacie. Dobrze, i jeszcze z takich informacji technicznych, to właśnie jest ten czat. Mamy zwycięzcę już. O, mamy zwycięzcę, super. Pan Janusz, Katarzyna. Nie, to nie była transmisja, to był Szrek. To był Szrek i my bardzo lubimy ten cytat i w tym kontekście rozmowy uczennicy z nauczycielką uważamy, że czasami też warto się do prawa odwoływać,
Oby jak najrzadziej z pretensjami, a bardziej w takim sensie, że nie wiem, właśnie podjąć na przykład jakąś legalną akcję w szkole albo w społeczności lokalnej, uzgodnioną z radą pedagogiczną, która będzie coś fajnego robiła, na przykład dla migrantów i uchodźców, którzy są w waszej okolicy, albo dla osób, które teraz straciły pracę, albo różnych innych. W każdej z tych sytuacji niezbędne jest prawo. No i teraz to, co zapowiadałam już, mianowicie quiz. Quiz przygotowany przez naszych ekspertów. Bardzo proszę, żebyście wszyscy odpowiedzieli na 5 pytań, to nie jest bardzo dużo. No i starali się odpowiedzieć trafnie. I od razu powiem, że jak ktoś nie wie, to się nie martwcie, ale zaznaczcie coś, co wam się wydaje najbliżej prawdy, bo tego będzie też dotyczyło nasze webinarium. Tych kawałków, tych problemów. Także teraz chwila na wypełnienie ankiety. Nie wiem, czy ja też mogę wypełniać? Chyba możesz. To spróbuję jeszcze raz. Dobra, wypełniam. Wypełniam. I jak wypełnicie, to naciskacie oczywiście ten przycisk wyślij i pojawia się napis dziękujemy za udział w ankiecie. A Ania Sokolnicka, bo jeszcze nie powiedziałam o dwóch osobach, które są tutaj, dzięki którym to wydarzenie jest możliwe, mianowicie Ania Sokolnicka, nasza CEO-ska IT womanka, która to całe wydarzenie organizuje i od strony technicznej się nim opiekuje, także jak są jakieś problemy, to do niej, na szczęście nie do nas. I jest też Artur Krupiński, który od właściwie samego początku jest naszym, pomaga nam i dzięki niemu nasze podręczniki do edukacji obywatelskiej, czyli zarówno KOS, który jest w podstawówkach, jak i ten podręcznik ma po prostu duże bardzo, miał kiedyś gigantyczne zasięgi, a potem po zmianach na rynku trochę mniejsze, ale nadal sporo ludzi z tego korzysta. Aniu, czy możemy przedstawić wyniki? Ktoś tu pisze, słuchajcie, bo tu są takie pytania, nic nie słychać, rzeczywiście na Chromie często jest tak, że ten click meeting, trzeba wejść do click meetingu z innej wyszukiwarki, także bardzo proszę o to, żeby wejść jeszcze raz tylko z wyszukiwarki Chrome, czyli Chrome, jak mówią niektórzy. Nie wiem, czy są wyniki, tak, ale... Tak, się przewijam. Aha, oho. Słuchajcie, no naprawdę, podsumowanie wyników ankiety. Od jakiego wieku można pracować? Super, 71% odpowiedziało na wszystkie Państwa na ankiety. Zapraszam, żeby te inni potem zapamiętali te pytania i też umieli na nie odpowiedzieć. Jak widzicie, tutaj no, na pierwsze pytanie jest jakaś wyraźna przewaga tych, co twierdzą, że od 18 lat można na etacie. Następnie Lizaka, o i tu mogę zdradzić, że to jest chyba poprawna odpowiedź. Ile trzeba mieć lat, żeby zostać radnym, no tu są dwie wersje, prosimy ekspertów, żeby definitywnie rozstrzygnęli, która jest prawdziwa. Rozstrzygniemy związek w swoim czasie. No właśnie, i związek małżeński też widać, że tak powiem, opinia publiczna, tak, jak w tych quizach, że tu jest dosyć zgodna. No i nie całkiem jasne jest dla nas wszystkich tutaj zebranych, od którego roku życia można zostać skazanym przez sąd karny za popełnienie przestępstwa. Słuchajcie, no to ja proponuję tak. Zapamiętać sobie te pytania, zapamiętać, mniej więcej wiecie, jak odpowiedzieliście, i
słuchać bardzo uważnie tego, co oni będą mówili, bo oni przejdą dokładnie przez taką linię życia młodego, właśnie od poczęcia do 18 roku życia, a część wykracza poza ten 18, bo niektóre prawa się nabyła właśnie w 18 roku życia. I warto to zapamiętać, bo nie tylko po to, żeby o tym uczyć, ale też poza nas. Słucham? No właśnie kończę, skończyłam. Zaraz opowiesz wszystko za nas. Tak, no właśnie. No to skoro tak, to ja się dorywam do głosu w takim razie. O, tak Mara, dzięki wielkie. A wy możecie pisać pytania, jak macie w trakcie jakieś pytanie do tego, co mówi Dagmara albo Witek, to po prawej stronie piszcie pytania. Dobrze, to my się postaramy nad tym panować także. Więc pierwsza rzecz, którą tak na rozpęd chciałam powiedzieć, to to, że jak występujemy gdzieś tam w obrocie prawnym, pojawiamy się, kupujemy coś, czy podpisujemy jakieś umowy, to wszystko to są czynności prawne, które są pewnymi zdarzeniami i one prowadzą do osiągnięcia jakichś skutków prawnych. Żebyśmy osiągnęli skutki prawne, no to musimy złożyć oświadczenie woli i tutaj wbrew pozorom to nie jest tak, że to nasze oświadczenie woli musi być zawsze spisane. Bardzo często to jest, zawieramy różne umowy albo w sposób ustny, niesłychanie często, albo w sposób wręcz dorozumiany. Jak Państwo wchodzą do autobusu, no to przecież nie mówią Państwo kierowcy, dzień dobry, wchodzę do autobusu, kasuję bilet, zawieram umowę, tylko po prostu Państwo to robią, a jeszcze jak Państwo mają bilet miesięczny, to już w ogóle nic Państwo nie robią, wchodzą i jest umowa przewozu w ten sposób zawarta. I teraz, jeżeli popatrzymy sobie na nasze zdolność uczestniczenia w obrocie prawnym, to mamy dwa pojęcia, które są niesłychanie ważne. Pierwsze pojęcie to jest pojęcie zdolności prawnej. Zdolność prawna polega na tym, że mogę być podmiotem praw i obowiązków, biernym podmiotem praw i obowiązków i zdolność prawną ma każdy człowiek żywy, a czasami z jednym wyjątkiem, czasami nawet jeszcze człowiek poczęty, ale jeszcze nieurodzony, o czym może za sekundę. Co jest najważniejsze, zdolność prawną ma każdy człowiek bez względu na swoją kondycję fizyczną, psychiczną, czyli zdolność prawną ma bardzo małe dziecko, na przykład jeżeli Państwo mają, pojawiło się w rodzinie dziecko, które ma 2 miesiące, mogą Państwo temu dziecku zrobić darowiznę. Jak Państwo mają gest, mogą Państwo mu podarować, nie wiem, konia na przykład i rodzice w imieniu dziecka przyjmą darowiznę, ale dziecko będzie właścicielem tego konia. Nawet jeżeli ma tylko 2 miesiące. Osoby, które są upośledzone umysłowo, które mają różnego rodzaju problemy w zawiadowaniu swoimi prawami czy sprawami, też mają zdolność prawną, czyli tymi podmiotami biernymi praw i obowiązków mogą być. Jak mówiłam, jest jeszcze ten ludzik poczęty i nieurodzony, on się nazywa nasciturus i jemu można na przykład zapisać coś w testamencie. I on ma warunkową zdolność prawną, jak się urodzi żywy, to rzeczywiście odziedziczy spadek. Natomiast druga rzecz, o której właściwie będziemy głównie mówić dzisiaj, to jest zdolność do czynności prawnych. Czyli to jest zdolność do aktywnego uczestniczenia w obrocie prawnym. I do tego, że my możemy sami poprzez swoje właśnie oświadczenia woli, o których mówiłam przed chwilą, możemy wywoływać skutki prawne. I teraz zdolność do czynności prawnych już nie jest tak, że każdy ma ją dokładnie taką samą, tylko ona zależy od przede wszystkim od wieku, w jakim jesteśmy, a jeszcze na marginesie, nie będziemy mieli tego dzisiaj w prezentacji, jest w podręczniku opisane, jest jeszcze kwestia ubezwłasnowolnienia. Są osoby, które nie do końca z różnych względów, czasami ze względów na chorobę, czasami ze względów na to, że są osobami uzależnionymi, nie do końca mogą zawiadować swoimi sprawami i wtedy takie osoby mogą przez sąd zostać ubezwłasnowolnione i to też wpływa na ich zdolność do czynności prawnych, to tylko tak na marginesie. Natomiast generalnie w stosunku do większości ludzi zdolność do czynności prawnych zależy od ich wieku. I teraz my mamy właściwie trzy takie etapy życia, jeżeli chodzi o naszą zdolność do czynności prawnych. Mianowicie pierwszy etap to są osoby od urodzenia do 13 roku życia i wtedy nie mamy w ogóle zdolności do czynności prawnych. Co
nie oznacza, że zupełnie nic nie możemy, o czym za sekundkę. Drugi wiek to jest 13-18 lat, to jest ograniczona zdolność do czynności prawnych. I to jest bardzo ciekawy wiek, dlatego że na ogół, zwłaszcza jak uczymy dorosłe osoby, to są wszyscy niesłychanie zadziwieni, ile to osoba 13-letnia w obrocie prawnym może już zrobić. I tak jak my w Polsce obchodzimy bardzo hucznie zawsze 18 urodziny, proszę zobaczyć, że 18 lat to jest ten właśnie moment, kiedy stajemy się pełnoletni, zyskujemy pełną zdolność do czynności prawnych, to równie hucznie, moim zdaniem, powinniśmy obchodzić 13 urodziny naszych dzieci, dlatego że to jest moment, kiedy w ich życiu prawnym także bardzo wiele się zmienia i ten przeskok między 12 a 13 lat jest ogromny, o czym zaraz się Państwo przekonają. Mogę się wtrącić? Jedno zdanie tylko powiem. Zadałam pytanie, czy są tutaj wśród nas osoby, które są w wieku między 13 a 18 lat. Jeśli są, to proszę, żeby się ujawniły, bo wy jesteście w tym najciekawszym okresie, w którym wam już dużo wolno, ale jeszcze ciągle nie macie pełnej zdolności do czynności prawnych. I druga rzecz, bardzo mi się podoba twoja propozycja, żeby dodać do wszystkich świąt, które mamy, wyraźnych, żeby dodać, ktoś napisał, że chciałby być w wieku 13-18, już jest trochę starszy, podobnie jak ja, ale że to jest bardzo dobra propozycja, żeby w ramach edukacji prawnej pamiętać o tym i urządzać z własnymi dziećmi, urządzać huczną trzynastkę, bo i też powiedzieć im, co się zmienia w ich życiu w tym momencie. Dziękuję. No dobrze, no to na razie jesteśmy przy tych mniejszych dzieciakach. Te do 13 roku życia nie mają zdolności do czynności prawnych, ale mówiłam, że to nie jest tak, że zupełnie nic nie mogą zrobić, bo przecież pewnie u większości z Państwa i u większości uczniów w szkołach są na przykład sklepiki szkolne, dzieciaki w tym wieku chodzą po zakupy, no chociażby właśnie kupują różne drobne rzeczy i jak najbardziej mogą to robić. Prawidłowo Państwo odpowiedzieli na pytanie, większość z Państwa prawidłowo odpowiedziała na pytanie, od którego momentu można kupić tego lizaka za złotówkę i rzeczywiście właściwie od momentu lizaka za złotówkę można kupić właściwie od momentu, kiedy człowiek jest w stanie dać złotówkę, odebrać lizaka, jakby jest w stanie fizycznym dokonać takiej czynności. Nie ma żadnego wieku minimalnego, o ile tylko ta osoba nie zostanie uszukana przez sprzedawcę, bo wtedy taką czynność można unieważnić, to jak najbardziej te drobne czynności życia codziennego może wykonywać, więc jeżeli nie macie jeszcze 13 lat, to jak najbardziej możecie pójść do sklepu, zrobić zakupy, to jest oświadczenie woli i to jest ważna prawnie transakcja. Natomiast jak mówiłam, cała zabawa zaczyna się w momencie, kiedy kończymy lat 13. I dzieci, które mają skończone już lat 13, wchodzą w ten drugi etap tej ograniczonej zdolności do czynności prawnych. I jak to działa? No działa tak, że największe czynności prawnych, w które dzieci wchodzą, muszą wyrazić zgodę rodzice. Ale uwaga! O ile przy tych młodszych dzieciach rodzice decydują za dziecko, jakby w imieniu dziecka, oni oczywiście mają brać pod uwagę interesy dziecka, o tyle osoba, która ma lat 13, działa w swoim imieniu, ale rodzic wyraża zgodę na to działanie dziecka. I większość naprawdę zadziwiająco dużo umów 13-latek może zawrzeć sam, tylko musi mieć tą kontraadsygnatę, zgodę rodziców. Natomiast są takie obszary, gdzie osoba 13-letnia może działać sama bez zgody osoby dorosłej, swojego opiekuna prawnego. Mianowicie mogą dzieciaki bez niczyjej zgody dysponować zarobionymi przez siebie pieniędzmi. O tym jeszcze Witek powie i znowu kolejny element naszego quizu sobie rozwiążemy, od kiedy właściwie dzieci mogą pracować. I mogą dysponować tak zwanymi rzeczami oddanymi do swobodnego użytku. I to jest dopiero ciekawa rzecz. Mianowicie opiekun prawny dziecka, najczęściej rodzic, a jeżeli rodziców nie ma, no to opiekun prawny, może przekazać osobie, która ma skończone 13
13 lat, a jeszcze nie ma lat 18, do dysponowania, pełnego dysponowania swoimi rzeczami. To się właśnie nazywa, to te rzeczy oddane do swobodnego użytku. Tu sprawa jest trochę skomplikowana, dlatego że orzecznictwo jest pogmatwane. Mówisz tak naprawdę, co jest tą rzeczą oddaną do swobodnego użytku, a co nie jest. To właściwie ocenia się, biorąc pod uwagę także kondycję społeczną, czy kondycję finansową rodziny, z której to dziecko pochodzi, w której się wychowuje. W jednej rodzinie kurtka, którą dostanie dziecko, będzie rzeczą oddaną do swobodnego użytku, z takim kontekstem, to jest jego ubranie, może o nim decydować. W innej rodzinie, gdzie ta kurtka jest bardzo dużym wydatkiem, niekoniecznie ona musi być uznana za rzecz oddaną do swobodnego użytku. No ale jeżeli dzieciaki dostają od rodziców kieszonkowe, to niewątpliwie kontekst tej sytuacji jest taki, że te pieniądze są przekazane dziecku do swobodnego użytku. Czyli jeżeli dzieci dostają pieniądze od nas, to my nie możemy mówić, na co te dzieciaki mają te pieniądze wydać bądź nie, bo my je przekazujemy dziecku, to dziecko wtedy ma prawo samo zdecydować, na co pieniądze będzie wydawało. Kolejna rzecz, jeżeli właśnie mają dzieci rzeczy materialne i teraz jeżeli dostały je od rodziców, no to właściwie się przyjmuje w większości przypadków, no chyba, że to jest rzecz bardzo droga, że one są oddane do swobodnego użytku, jeżeli to są rzeczy, które dostało się od wujka, od babci, to rodzic może powiedzieć, tak, to jest twoje, możesz tym dysponować. I wtedy dziecko samo może taką rzeczą rozdysponować. Może ją oddać komuś, może sprzedać, może zamienić się właśnie na kurtki czy na bluzy z kolegą albo z koleżanką. Czyli to pokazuje, że ta osoba 13-letnia ma naprawdę całkiem sporo przestrzeń do decydowania o sobie. Kolejna nieznana rzecz. Już. Tu jest pytanie, czy jeśli to jest spora kwota. Już mam. Dobrze, już, tak? Może, znaczy tak. Teoretycznie według prawa cywilnego dziecko może dokonać takiego zakupu, no bo jeżeli daliśmy dziecku 1000 zł do swobodnego użytku, nie wiem, na przykład właśnie, bo miało 13 urodziny, a my opływamy w zasobności finansowej i uważamy, że to jest kwota adekwatna, to z punktu widzenia prawa cywilnego to dziecko może wydać te pieniądze na co chce. Z drugiej jednak strony nie należy się oburzać, jeżeli sprzedawca, na przykład w sklepie elektronicznym, poprosi, żeby dziecko przyszło z rodzicem, bo skąd sprzedawca ma wiedzieć, że to jest rzecz oddana do swobodnego użytku? On działając, że tak powiem, zgodnie z swoimi dobrze pojętymi interesami, powinien jednak dziecko poprosić, żeby przyszło z rodzicem. Mimo, że gdyby nie poprosił i to są naprawdę pieniądze dziecka, to dziecko może te pieniądze rzeczywiście wydać. A co się może zdarzyć? Co się może zdarzyć, jak nie było na to zgody i przyjdzie rodzic następnego dnia i powie, że to jednak się nie zgadza? Co się wtedy dzieje? Jeżeli się nie zgadza, no to można w takim razie unieważnić taką transakcję. No bo nie było zgody, on nie powinien sam dysponować tymi pieniędzmi. Natomiast bardzo ważna rzecz, którą chcę też powiedzieć, ważna informacja zarówno dla dorosłych, jak i dla naszych nastolatków tutaj obecnych. To, że mamy prawo do zawierania umów, a rodzice tylko wyrażają na to zgodę, niesie za sobą też bardzo poważną odpowiedzialność. Dlatego, że zawierane przez 13-latka nie odpowiada już rodzic. Rodzic, no powiedzmy, że dziecko ma lat 17, nadal jest dzieckiem, ale może podejmować drobne prace, na przykład rozwozić pizzę. Zawiera umowę z pizzerią, że będzie pizzę rozwozić, natomiast się z niej nie wywiązuje. Stroną umowy jest ten młody człowiek. Rodzice tylko wyrażają zgodę na zawarcie umowy. Jeżeli właściciel pizzerii ma pretensje, i nie wiem, żąda odszkodowania, bo stracił pieniądze w związku z nieodpowiedzialnym zachowaniem młodego człowieka, to konsekwencje prawne niezrealizowania tej umowy poniesie młody człowiek, a nie jego rodzice. Więc to jest też bardzo ważne, żeby pamiętać, że za uprawnieniami idą też odpowiedzialność i obowiązki.
Pytanie z sali wirtualnej. Tak. O, Witek nam odpowiedział. Czy dziecko może odmówić przyjścia z rodzicem? I odpowiedź Witka... Znaczy może odmówić i nie kupić, no. O. Czyli niestety, jeśli sprzedawca mówi przyjść z rodzicem, bo chce mieć pewność, że ta transakcja nie będzie uważniona, to albo nie kupujesz i szukasz innego sprzedawcy, albo przychodzisz z rodzicem. Tak, dlatego że sprzedawca, jak gdybym była sprzedawczynią, też bym w trosce o swoje interesy tak postąpiła. Bo to by było tak, że tej transakcji, jeżeli była zgoda rodziców, to tej transakcji unieważnić by nie można było. Ona jest ważna. Ale po co ma ta osoba się narażać na jakieś nieprzyjemności? Wiadomo, że jeżeli się rodzice nie zgodzili, to przyjdą z pretensjami, będą nieprzyjemni. Po co w ogóle wchodzić w takie sytuacje? No dobrze, to jest chyba już slajd Witolda. Tak. Czyż tak? To ja teraz przejmę przez chwilę zabawianie Państwa. Dzień dobry Państwu jeszcze raz. Ja chciałem jeszcze powiedzieć na początek, że mnie, ale pewnie tak samo Dadze, jest niezmiernie miło spotkać się znowu z nauczycielami, bo przez wiele lat mieliśmy ogromną przyjemność prowadzić zajęcia dla nauczycieli i pokazywać Państwu, w jaki sposób o prawie można mówić ciekawie i w jaki sposób mogą nauczyciele mówić i uczyć o prawie. I nawet jedną z uczestniczek mamy tutaj, z którą pracowaliśmy. Jeszcze raz pozdrawiamy Beatę Narel. Jest tego... Beata? Tak, napisała do nas na czas. Więc ja teraz ja powiem Państwu trochę... Cześć Beata! Trochę powiem Państwu o tej drugiej stronie. Daga mówiła dużo o dzieciach, ja powiem o rodzicach, o tym, jak wyglądają relacje pomiędzy rodzicami a dziećmi oraz trochę o ślubie. I zacznę od kazusu, czyli takiej historii. Proszę ją przeczytać i zastanowić się, czy w tym przypadku, który jest opisany w tym kazusie, rodzice powinni wziąć pod uwagę zdanie syna i napisać, co Państwo sądzą na czacie ewentualnie. I zaraz sobie o tym porozmawiamy, mówiąc o tym, jakie obowiązki mają rodzice względem dzieci i jakie uprawnienia mają dzieci wobec rodziców, bo to znowu jest takie bardzo płynne często, tak? Bo to jest tej takiej bardzo ostrej linii pomiędzy tym, kiedy dziecko ma prawo i może żądać pewnych rzeczy, a kiedy nie można postawić, to zawsze będzie trochę uznaniowe i zawsze będzie wiązało się z wiekiem dziecka, z sytuacją rodziców, a z samym roszczeniem czy oczekiwaniem danego dziecka. Generalnie aż do 18 roku życia, czyli do osiągnięcia pełnoletności, dziecko pozostaje pod władzą rodziców. I ta władza rodzicielska to są przede wszystkim obowiązki rodziców i ogromna ilość tychże obowiązków do wychowania, utrzymania dziecka i różnych innych rzeczy, odpowiedzialności za dziecko również. I również obowiązków w kontekście właśnie uwzględnienia tego, jak to dziecko wychować, czyli też na co mu pozwolić, a na co mu nie pozwolić. Generalnie to rodzice decydują o wszystkich sprawach związanych z życiem dziecka, ale od pewnego momentu powinni brać pod uwagę zdanie i opinię dziecka. To nie znaczy oczywiście, że rodzice muszą się zgodzić z każdym zdaniem swojej pociechy. Znaczy natomiast tyle, że muszą tą osobę zapytać, muszą ją rozważyć. Oczywiście idealnie, w modelu takim idealnym wychowawczym byłoby też to, gdy potem wytłumaczyli swoją decyzję, dlaczego podejmują taką, a nie inną decyzję. I teraz pytanie jest takie, od kiedy to zdanie powinno być brane pod uwagę? No w zasadzie od momentu, kiedy dziecko jest to w stanie sformułować, rozumie, o czym się toczy dyskusja. Kiedy mówimy o trzylatku, to rozumiem, że trzylatek może zadecydować, czy by chciał loda o smaku pistacjowym, czekoladowym. I w takim przypadku rodzice powinni uszanować zdanie dziecka, jeśli chodzi o wybór loda. Natomiast jeżeli mówimy o siedmiolatku, to prawdopodobnie to, do jakiej szkoły chce pójść, należy o to dziecko zapytać, czy wybrać szkołę prywatną, czy wybrać szkołę publiczną. Natomiast to rodzice będą decydowali o tym, którą szkołę wybrać i to zdanie może być uwzględnione, ale jak mówię, nie musi być, prawda? Więc
to wszystko jest takie, jak mówiłem, bardzo, bardzo mocno płynne. I co to jest to, że to zdanie ma być uwzględniane w miarę możliwości i o ile jest rozsądne. Czyli te życzenia dziecka muszą być rozsądne, to oczywiście państwo jako rodzice, czy w ogóle rodzice będą to zdanie, będą ten rozsądek oceniać, a w przypadku sporu zawsze jest sąd rodzinny, którego raczej się nie chadza w tych sprawach, ale teoretycznie, gdyby była taka potrzeba, gdyby sprawa stanęła na ostrzu noża, to jest ktoś, jakiś zewnętrzny arbiter, który będzie o tym decydował. Ja zaraz postaram się odpowiedzieć na część tych pytań, które państwo tutaj wpisują. To jest ciekawe i to się wiąże z tym, o czym mówiła Dagmara, czyli z ograniczoną zdolnością do czynności prawnych i tym, co dziecko może zrobić samodzielnie, a co nie może. To jest jakby trochę druga sytuacja. Dziecko powinno wysłuchać opinii rodziców, w jaki sposób dysponować swoimi dobrami, które ma oddane do swobodnego użytku. Ale znowu, powinno ich wysłuchać, ale zrobić może z tym, co będzie chciało. Nie musi wcale się tych rodziców w tym zakresie wysłuchiwać. Jeżeli chodzi o tatuaż, to jak Daga widzę odpowiedziała na to pytanie, to ja w takim razie już nie będę go drążył, bo mogą sobie Państwo tą odpowiedź przeczytać. To teraz dwa słowa, a może więcej niż dwa o małżeństwie, bo małżeństwo... Ja jeszcze przepraszam, bo ja mam dwa pytania. Dawaj. Jedno to, jakbyś powiedział, jakie jest źródło prawne tego brania pod uwagę zdania dziecka, gdzie to jest zapisane. To także jest dla dzieci, jakby wam przypadkiem pokazały, albo jakby byście chcieli jako dzieci komuś pokazać, gdzie szukać tego prawa w polskim systemie prawnym. A ono się znajduje w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym. Ja właśnie wkleiłem Państwu na czacie cały przepis, który tego dotyczy. To jest artykuł 95 tego kodeksu. On ma cztery paragrafy, które te poszczególne elementy omawiają i je, tak powiem, rozwijają. Tak, rozwijają. Natomiast... No tak, więc mam nadzieję, że one są w miarę jasne. Oczywiście do niego jeszcze jest szereg orzecznictwa różnych sądów, które troszkę wyjaśnia te wszystkie pojęcia, które takie bardzo ostre zawsze nie są. A konwencja o prawach dziecka, jeszcze. A konwencja o prawach dziecka to też gdzieś mówi, czy to jest nasz polski, bo wydaje mi się, że to nie jest tylko polski, że tak powiem, wymysł, żeby brać pod uwagę zdanie dziecka. Tak, masz rację, konwencja prawa dziecka oczywiście też mówi o tym. Ja nie pamiętam w tym momencie przepisu z konwencji, to pewnie mogą sobie Państwo go odnaleźć, ale tak oczywiście konwencja prawa dziecka jest tym podstawowym aktem międzynarodowym i ona mówi coś najważniejszego, bo ona mówi o godności dziecka i o tym, że trzeba zawsze brać pod uwagę godność dziecka i to z tej godności właśnie potem są wyprowadzane te wszystkie poszczególne uprawnienia, o których my tutaj mówimy, bo one się wiążą z tą godnością, która też, no tak. Czy to już wszystko? A Lucy, jeszcze coś chciałaś zapytać? Wszystko, dobrze. Do małżeństwa. Dziękuję, to małżeństwo. Małżeństwo jest ważne w tym kontekście, o którym mówimy, z dwóch powodów. Po pierwsze, dlatego, że osiągnięcie małżeństwa, czy zdolność do małżeństwa wiąże się z wiekiem, a nie ze zdolnością do czynności prawnych czy z pełnoletnością. Ona się w naszym przypadku obecnie zbiega, czyli osoby, które mogą zawrzeć związek małżeński, to są osoby, które ukończyły 18 rok życia, za jednym wyjątkiem, o którym za chwilkę. Może część z Państwa pamięta, że ten przepis nie jest przepisem, który obowiązywał w Polsce od zawsze, bo on obowiązuje dopiero od roku 98. Wcześniej mieliśmy zupełnie inny podział wiekowy. Wcześniej to kobiety mogły zawrzeć związek małżeński od 18 roku życia, natomiast mężczyźni musieli osiągnąć aż 21 lat. Natomiast w roku 98 został ten wiek zrównany, ustawodawca uznał, że może chłopcy dorośli i mogą sami decydować o tym, kiedy wstąpią związek małżeński, troszkę wcześniej niż uprzednio.
Nie, no to w jeden starych wyjątek. czasach, jeszcze przepraszam, że się wetnę, że w starych czasach to też chodziło o obowiązkową służbę wojskową po prostu. I uniemożliwianie mężczyznom, czy utrudnianie mężczyznom wchodzenie wcześniej w związki małżeńskie i uciekanie od odbycia obowiązkowej służby wojskowej przez to, że powiem, mówili, że są jedynymi używicielami rodziny. I to się w 98 skończyło. No. Jest wyjątek od tego wieku, który tutaj Państwo widzą też na slajdzie. On dotyczy dziewcząt i kobiet, dziewcząt jednak, które ukończyły lat 16. One z ważnych powodów mogą za zgodą sądu rodzinnego wstąpić w wiek, wstąpić do, zawrzeć małżeństwo wcześniej, jeżeli ukończyły, jak mówiłem, jeszcze raz lat 16. To jest to tylko i wyłącznie dziewcząt, wobec mężczyzn, wobec chłopców, ten wiek nie może być, nie może być obniżony. Czym są ważne powody? No, o tym oczywiście decyduje sąd, bo to on rozpatruje tą sprawę. Najczęściej tym ważnym powodem jest oczywiście ciąża i macierzyństwo. Na to pytanie pani Iwony za chwilkę odpowiemy w kolejnych slajdach, więc pozwolę sobie na razie je odpuścić. To, co ważne w tym obniżeniu, zdanie rodziców sąd bierze pod uwagę, ale ono nie jest istotne. Sąd zapyta rodziców o zdanie, czy należy tą dziewczynę, tę dziewczynę pozwolić na zawarcie małżeństwa wcześniej, czy nie, ale to zawsze będzie decyzja sądu i rodzice, nawet przy sprzeciwie rodziców sąd może wydać zgodę na takie małżeństwo. I co jeszcze jest kolejną kluczową rzeczą, dziewczyna, która otrzyma zgodę na to wcześniejsze małżeństwo i je zawsze, w momencie zawarcia związku małżeńskiego staje się pełnoletnia. Czyli mimo tego, że nie ma lat 18, staje się pełnoletnia. Ten przepis jest tak sformułowany dlatego, żeby mogła sprawować władzę rodzicielską nad swoim dzieckiem. Bo jeżeli nie jest pełnoletnia, to tej władzy rodzicielskiej sprawować by nie mogła. I proszę zobaczyć, tutaj mamy stąd ta zdolność do czynności prawnych pełna, generalnie jest od 18 roku życia przyznawana automatycznie, ale w tym jednym wyjątkowym przypadku może nastąpić wcześniej, czyli możemy mieć czynienia z pełnoletnią osobą, która nie ukończyła lat 18 i oddaję Ci tego głos. To w takim razie ja jeszcze jedną rzecz chciałam powiedzieć, że ta 16-latka, która wyjdzie za mąż i ma pełną zdolność do czynności prawnej, nie traci jej, kiedy się rozwiedzie przed ukończeniem 18 roku życia. A druga bardzo ciekawa rzecz, w tym podręczniku myśmy w tej najnowszej edycji podręcznika włożyli taki dylemat i uważam, że to jest fantastyczna rzecz, żeby podyskutować z uczniami. Dlaczego w naszym systemie prawnym nabycie władzy rodzicielskiej nad własnym dzieckiem nastolatki miałoby być uzależnione od wyjścia za mąż. A to jest bardzo, proszę zobaczyć, że to jest niesłychanie konserwatywny przepis i niesłychanie poddający jednak bardzo młode dziewczęta opresji, dlatego że jakby ona może, zobaczcie Państwo, jaka to jest konserwatywna konstrukcja, że ona się może upełnoletnić przez związanie się z mężczyzną. A czasami jest tak, że tego ojca dziecka nie ma, czasami jest tak, że on jest, nie ma skończonych 18 lat i on nie może się z nią ożenić, czasami jest tak, że to w ogóle nie jest osoba, za którą rozsądna kobieta powinna, czy rozsądna dziewczyna powinna wychodzić za mąż. W związku z tym są w Polsce postulaty bardzo deklaratywne, ale wierzę, że kiedyś zostaną zrealizowane, żeby sąd rodzinny w szczególnych przypadkach mógł po prostu przyznać taką wcześniejszą pełnoletność młodej dziewczynie bez obowiązku i konieczności wychodzenia za mąż. I myślę, że to jest bardzo ciekawy temat, żeby z młodymi uczniami, nastolatkami na ten temat porozmawiać. Jeżeli 15-latka zajdzie w ciążę z 18-latkiem i będzie chciała wyjść za mąż, to musi poczekać, aż skończy lat 18. 16. Tak, 16. Wcześniej nie. Tak jak chłopakowi, który jest ojcem dziecka, spodziewa się dziecka, a nie ma skończonych lat 18, tego wieku nie można obniżyć, tak nie można obniżyć dziewczynie, która nie ma skończonych lat 16, nawet jeżeli spodziewa się dziecka. No dobrze, no to następne pytanie, które mamy i dylemat prawny, od jakiego wieku możemy wyrazić zgodę na operację wyrostka robaczkowego? W ogóle generalnie chodzi o poddanie się różnego rodzaju zabiegom medycznym i to jest taki moment, że ja bym nawet prosiła Państwa, żeby Państwo jakieś swoje pomysły wrzucili na czat i zastanowić się, który to jest taki moment, kiedy my możemy podejmować bardzo ważne decyzje dotyczące swojego zdrowia.
Dla mnie to jest tak trudne, bo oczywiście zaraz się rodzi pytanie, a co jak oni wymyślą coś dla siebie szkodliwego? Więc ja bym optowała za 18, chociaż uważam, że powinny być takie zabiegi i takie obszary, w których to mogłoby być wcześniejsze. Mogłaby być to 16 lat, bo po co z tym czekać. Ale to jest na pewno jakaś poważna sprawa. Wyrostek? No, wyrostek to się operuje, ja jestem córka chirurga i anatomopatologa, więc wyrostek się operuje, że tak powiem, jak jest chory, to trzeba natychmiast operować, bo grozi perforacja jelita, więc to jest sytuacja rzeczywista. No i tak i nie, i tak i nie. No. Alicjo, dlatego że osoba 18-letnia ma prawo decydować o swoim życiu i zdrowiu, także w zakresie odmowy zabiegu medycznego. I jeżeli osoba, która jest przywieziona z akurat, no dobrze, mamy wyrostek z tym zapaleniem wyrostka robaczkowego, jest nieprzytomna, traci przytomność, to oczywiście nikt jej o zgodę nie będzie pytał, bo jest to operacja ratująca życie. Ale osoba, która cierpi na zapalenie wyrostka robaczkowego, która została przez lekarza poinformowana, że jeżeli nie podda się operacji, to ten wyrostek może się zaognić, perforować i doprowadzić do śmierci. Mówi, nie życzę sobie. Tak bardzo lubię moje ciało, że nie chciałbym, żeby zostało pocięte. Albo mam tysiące innych powodów, dla których odmawiam przeprowadzenia operacji. To lekarz ma pozwolić temu pacjentowi komfortowo umrzeć. Nie może mu zrobić na siłę operacji, na którą przytomny pacjent w pełni władz umysłowych nie wyraził zgody. Natomiast z tą zgodą na zabiegi medyczne jest tak, że ona jest rzeczywiście pełna i słusznie część z Państwa napisała, od 18 roku życia jest pełna i samodzielna. No, nikt inny poza nami nie może decydować o naszym życiu i zdrowiu. Natomiast jest taka ciekawa sytuacja w prawie medycznym między 16 a 18 rokiem życia, kiedy do przeprowadzenia zabiegów różnego rodzaju, ale także w kwestii leczenia. Na przykład to dotyczy nastolatków, dzieciaki, które są chore onkologicznie. I tutaj jest kwestia decydowania o sposobie leczenia, i które może być bardzo różne, z bardzo różnymi konsekwencjami. Między 16 a 18 rokiem życia mamy podwójną zgodę. Na pewien typ leczenia, zabiegi medyczne musi podjąć, wyrazić zgodę zarówno sam pacjent, pacjentka, która ma skończone 16 lat, jak i opiekun prawny tej osoby. Więc to jest taka bardzo, bardzo ciekawa konstrukcja prawna. Natomiast z drugiej strony... Zapytam. To oznacza na przykład, że jeżeli jest jakiś mocna, to ma chronić też prawa tej młodej osoby, bardzo tak? Młodej osoby, tak. Właśnie, tak, żeby naprawdę w bardzo poważnych sytuacjach. Na przykład na jakąś rzecz typu, nie wiem, no długotrwałe naświetlanie albo... Tak, na przykład, no, to jakby to jak dramatycznie nie brzmiało, polski ustawodawca stoi na stanowisku, że na przykład 16-letnia osoba może zdecydować, onkologicznie chora na przykład, zdecydować o tym, że już nie chce się dłużej leczyć, i po prostu chce umrzeć. I ma do tego prawo. Więc zobaczcie Państwo, że z jednej strony prawo polskie generalnie uważa, że 18 to jest ta granica pełnej zdolności, ale czasami 16-letnie osoby traktuje niesłychanie poważnie, przyznając im takie bardzo specyficzne prawa i bardzo poważne. I teraz jeszcze jedno. No? Tak. Może jesteśmy bardzo na czasem, więc może opuścimy naukę i szybciej przejdziemy dalej, bo powinniśmy powoli już kończyć. Tak jest, Alicjo? Więc może tak, przejdźmy już kurs galopkiem przez resztę rzeczy, też opuszczając. I może Alicja by nam nie drążyła kolejnych tematów, żebyśmy mogli się... Ja tylko grzecznie odpowiadam na pytania w takim razie. Tak. Znaczy tak, że straciłam. Nie, to jest jeszcze mój slajd. Tak. To, co było na naszym wykresie, też jest skomplikowana sprawa, jeżeli chodzi o tą pracę dzieciaków. Dlatego, że w naszym quizie było pytanie o to, kiedy dziecko może pracować na etacie. I odpowiedź na to pytanie jest jedno i konkretne. Może pracować, jak skończy lat 16. I to jest specyficzna sytuacja, bo tylko w celu przygotowania zawodowego. Czyli ten przepis dotyczy właściwie tylko dzieci, które uczą się w ochotniczych hufcach pracy, uczą się przy cechach, bądź uczą się w szkołach branżowych.
gdzie są praktyki. Czasami w ramach tych praktyk rzeczywiście są zawierane umowy o pracę. Taki młody człowiek jest pełnoetatowym, może być pełnoetatowym bądź kawałkoetatowym pracownikiem, natomiast jego prawa pracownicze wyglądają trochę inaczej niż osoby dorosłe. Ma dłuższy urlop, nie może pracować w nocy, nie można mu dawać nadgodzin, ale pracuje w oparciu o kodeks pracy. Natomiast jeżeli chodzi o pracę dziecka, taką zawieranie umów cywilnoprawnych, no to tak, z jednej strony mamy tą regułę, o której żeśmy sobie mówili, że na takie czynności rodzice muszą wyrazić zgodę. W związku z tym i od 13 roku życia, ale tutaj jest wyjątek, jeżeli chodzi o pracę, dlatego że dziecko może pracować także na umowy cywilnoprawne, na umowy zlecenia i umowę o dzieło od 16 roku życia. I to jest wyjątek, który wynika z kodeksu pracy. Od tej zasady jest też wyjątek od wyjątku. Osoba, która skończyła 13 lat, może pracować na umowy cywilnoprawne, które są związane z wykonywaniem zajęć artystycznych bądź sportowych. Czyli na przykład, jeżeli Państwo mają zdolną córkę, chórzystkę, która śpiewa w jakimś teatrze i nie ma skończonych lat 16, a ma skończone lat 13, to ona może zarabiać pieniądze pracując na umowę zlecenia, na przykład za zgodą rodziców. W pozostałych przypadkach, właśnie jak to wożenie pizzy czy ścinanie trawnika, trzeba mieć skończone 16 lat, żeby zawrzeć umowę cywilnoprawną, też za zgodą rodziców. I to już jest, a nie, jeszcze to miałam powiedzieć, to jest odpowiedź na pytanie pani Iwony, co z tą dziewczyną, która ma 16 lat, wejdzie za mąż i zyska pełną zdolność do czynności prawnych. To nie znaczy, że będzie mogła kupić alkohol i nie znaczy, że będzie mogła kupić papierosy, bo muszą państwo zawsze, analizując przepis prawny, zwrócić uwagę, czy w nim jest mowa o pełnoletności, czy jest mowa o konkretnym wieku. Jeżeli jest mowa o pełnoletności, no to wtedy dotyczy osób, które mają skończone lat 18 oraz tych, które warunkowo wyszły za mąż wcześniej. Jeżeli, i tu jest na przykład testament. Testament może sporządzić osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych. Czyli 16-latka, która jest mężatką, może sporządzić ważny testament. Natomiast są takie uprawnienia, które się nabywa z określonym wiekiem, jak kupowanie papierosów, alkoholu, czy też obowiązki, które trzeba wykonywać, jako obowiązek nauki do lat 18. I wtedy nawet jeżeli ta młodsza osoba uzyskała pełnoletność przez wyjście za mąż, to nie może kupić papierosów, nie może kupić alkoholu i nie może porzucić nauki. To ja już dalej oddaję głos Witka. Tak, ja w takim razie też szybciej przelecę przez prawa wyborcze, bo one są dla Państwa jasne. Od kiedy można głosować, miałem prawo, obowiązek głosowania lat 18. Tutaj ten slajd tylko po to, żeby zobaczyć, proszę, bo tu jest odpowiedź na jedno z pytań z quizu. Radnym można zostać już od 18 roku życia, od 21 lat dopiero posłem. Natomiast radnym możemy zostać, kiedy ukończymy lat 18. Jakkolwiek wcześniej by to się nie wydawało, ale z drugiej strony może dobrze mieć też w Radzie głos osób młodych. I wreszcie, kończąc powoli, nastolatek w sądzie, czyli jak wygląda... jak wygląda kwestia odpowiedzialności za popełnienie przestępstw. Też Państwo mieli bardzo rozbieżne odpowiedzi. Generalną zasadą jest to, że odpowiedzialność karną przed sądem karnym ponosi osoba, która ukończyła lat 17. Proszę zobaczyć, znowu to nie ma nic wspólnego ani z pełnoletnością, ani z wiekiem od 18, tak? 17 lat, 17-latka prawo karne uważa za osobę w pełni odpowiadającą za swoje czyny. Jeżeli ktoś nie skończył lat 17, to wtedy będzie uważany za nieletniego. Tutaj pani Iwona napisała o wyjątku, o nim za chwilkę jeszcze powiem. Takie sprawy osób, które nie kończyły lat 17, będą rozpatrywane nie przez sąd karny, a coś przeskrobią, nie przez sąd karny, a przez sąd rodzinny i dla nieletnich. I oczywiście jest ten wyjątek, o którym pisze pani Iwona, czyli osoba, która ukończyła lat 15, będzie odpowiadała za najpoważniejsze przestępstwa tak jak osoba dorosła, pod warunkiem, że sąd rodzinny tak zdecyduje. Czyli sąd rodzinny, nie wystarczy to, że ktoś popełni poważne przestępstwo, czyli na przykład morderstwo, na przykład zgwałcenie ze szczególnym okrucieństwem, na przykład poważny rozbój. Najpierw będzie sąd rodzinny ocenić, czy ta osoba może odpowiadać, jest zdolna do odpowiadania za te czyny,
po ukończeniu lat 15 i dopiero wówczas przekaże sprawę sądowi karnemu i wtedy taka osoba będzie sądzona jako osoba dorosła z pełnymi tego konsekwencjami, czyli jeżeli zostanie udowodniona jej wina i zostanie skazana, to karę będzie odbywała w więzieniu na oddziale dla osób młodocianych. Ale to jest wyjątek, tych osób też nie jest wiele w ciągu roku, takich, które odpowiadają z tego przepisu i wiele osób, które nawet popełni poważne przestępstwa, dalej odpowiada jak nieletni przed sądem rodzinnym. I jeszcze ostatnia rzecz, przed sądem również staną osoby, bo nieletni czy osoby niepełnoletnie, no właśnie nieletni, tak, odpowiadają również za czyny, które nie są przestępstwami. Odpowiadają, bo przyjęto w Polsce koncepcję wychowawczą, czyli że są takie zdarzenia, których nie powinni podejmować nastolatkowie albo osoby młodsze, jak na przykład picie alkoholu, jak na przykład zażywanie narkotyków, jak ucieczki z domu czy wygarowanie. Jeżeli są osoby, które bardzo często tego rodzaju zachowania podejmują, to mogą odpowiadać przed sądem rodzinnym, czy odpowiadać, by ich sprawy będzie rozpatrywał sąd rodzinny, który będzie mógł orzec różne środki o charakterze wychowawczym, które mają na celu zdyscyplinowanie tego młodego człowieka i pomóc w jego wychowaniu. Na tym byśmy skończyli. Ja szybko wrócę do ankiety, którą Państwo wypełniali. Ja tylko też powiem, Witek, robimy tak? do 15.10, więc dobrze. Spokojnie, możesz nie życie nie mówić tak szybko. To jest wyjątkowa okazja, żeby się z Wami spotkać. Ja zawsze mówię szybko, więc akurat to jest, to, że się czas kończy, to nie jest. No ale Witold tutaj kazał mi przestać wchodzić w szczegóły. A mnie zadawać pytania. Krótko w takim razie o tej ankiecie, żeby Państwu podsumować właściwe odpowiedzi. Pracować na etacie, mówiliśmy od 16 roku życia, to co mówiła Dagmara, jest to wyjątek od reguły, plus wyjątkowo osoby młodsze, które... A jeszcze padło pytanie, że teraz... Bo padło pytanie w czacie, że co z tymi osobami, które mają 15 lat, bo to kiedyś był taki przepis, że można było pracować na etacie od 15 roku życia i w momencie, kiedy weszły gimnazja, to zmieniono. Zmieniono na ten 16 rok życia, bo wcześniej dzieci chodziły do szkół branżowych. Teraz znowu, jak wróciło to nauczanie ośmioklasowe, moim zdaniem nie zmieniono tego przepisu. Ja jeszcze zaraz podejrzę, prawda, ale wydaje mi się, że te 16 lat zostało. Dla nauczycieli bardzo dobra lekcja. Oni mają, każdy ma prawo nie wiedzieć, nawet profesorowie prawa, w sytuacji, w której coś się zmienia, bo prawo się zmienia. Chcą gimnazja, nie ma gimnazjum. Ustawodawca coś nowego wymyśla. Zawsze jest na szczęście internet, przepisy prawa i nie ma nic złego w tym, że się mówi, zaraz to sprawdzę. Myśmy sprawdzali tą 15 lat, jakby przed tym, bo sami się o tym zastanawialiśmy. Tak, ja też to pytałam. Ja też tak jest. A, bo ja już widzisz, że... Tak, sprawdzaliśmy to. Liza, kto Państwu mówi... Dobrze, a ja już straciłam pewność. Czyli tego nie zmieniono, mimo że wcześniej było 15, kiedyś za starego systemu ośmioklasowego było 15. My już z Witkiem też mamy tyle lat, że już uczymy w takim stanie prawnym, potem w innym, potem wracamy do poprzedniego. Kupno lizaka, jak mówiliśmy, nie ma minimalnego wieku na kupno lizaka, kiedy osoba może wręczyć pieniądze i odebrać towar. Radny 18 lat, 21 dopiero poseł. Związek małżeński 18, tak? Wyjątkowo dziewczyna, która ma lat 16 zgodą sądu. I popełnienie przestępstwa 17 lat. Wyjątkowo osoba, która ma ukończone lat 15, popełniła kilka najpoważniejszych przestępstw i sąd rodzinny zgodzi się na to, żeby odpowiadała jak osoba dorosła. I na tym zakończyliśmy chyba. To jeśli ja mogę dorzucić jeszcze jedną informację dotyczącą... 15... Zobaczcie, jest pytanie, czyli 15... To ja już zaraz znajdę przepis. Ja poszukam przepisu. O, dobrze. A ja chciałam, bo jak mówiliśmy o tej możliwości wcześniejszego wstąpienia w związek małżeński przez
dziewczynę, to pojawiła się też kwestia tego, no a co z tymi młodszymi dziętami, które zachodzą w ciążę. I tutaj rzecz polega na tym, że w prawie polskim przestępstwem jest uprawianie seksu z osobą, która nie ma skończonych lat 15. Więc może być taka sytuacja, znaczy jeżeli dziewczynka zaszła w ciążę nie mając lat 15, to osoba, która z nią uprawiała seks, popełniła przestępstwo. I to jest tak zwane prawo przestępstwo statutowe, dlatego że to w ogóle nie zawsze chodzi o pedofilię, proszę zobaczyć. No bo po to ten, tak został skonstruowany ten przepis karny, że to ma chronić dzieci przed pedofilami. Natomiast z psychologicznego punktu widzenia i z punktu widzenia seksuologii, żeby mówić o przestępstwie pedofilnym czy zachowaniu pedofilnym, musi być różnica wieku między tymi osobami, które seks uprawiają. Natomiast jeżeli ta 14-latka zachodzi w ciąży z 16-latkiem, to nie jest pedofilia. Z punktu widzenia fizjologii, psychologii, seksuologii. Ale z punktu widzenia prawa 16-latek uprawiający seks z 14-latką, nawet gdyby ta 14-latka miała 14 lat i 11 miesięcy, popełnia przestępstwo, za które ostaje przed sądem rodzinnym. Więc tak się może zdarzyć. Jeżeli ta dziewczynka ma skończone lat 15 i zachodzi w ciążę i ma jeszcze lat 16, no to nie może wyjść za mąż, nie będzie miała władzy rodzicielskiej nad swoim dzieckiem. Wtedy sąd szuka dla dziecka opiekuna. I tym opiekunem prawnym najczęściej zostają osoby dorosłe, z którymi ta dziewczyna mieszka. Ja jeszcze tylko chcę powiedzieć jedną rzecz, przepraszam, bo tak, o tej 15-letniej granicy 15 lat dla pedofilii, co oczywiście nie oznacza, że uprawianie seksu z osobą, która ma 15 lat, mimo że się, nie wiem, partner ma 16 czy 17, nie może być też czynem na przykład gwałtem, tak? Albo wymuszeniem. Więc pedofilia do 15 roku. To jest zupełnie inna historia, to oczywiście, no to jest mamy ogólne przepisy. Mhm. Także jeżeli tu są. Nie, w ogóle przepis artykuł. Nie no, ale artykuł 2 kodeksu karnego jednak mówi, właśnie dlatego to jest przestępstwo statutowe, że to tylko chodzi o wiek, bo tutaj się przy tym przestępstwie domniemuje, że ta osoba, znaczy przyjmuje się taka konstrukcja, że ta osoba, która nie ma skończonych 15 lat, wyraziła zgodę na stosunek. Ale ona przyjmuje się znowu, że jeżeli nie ma skończonych 15 lat, to ta jej zgoda właściwie nie może być, nie jest warta, no, mówiąc bardzo kolokwialnie, że ona się nie ma jeszcze prawa na coś takiego zgodzić. Natomiast jest tylko konstrukcja zgody tej dziewczyny, bo jeżeli tej zgody nie ma, to jest przestępstwo zgwałcenia, to jest zupełnie inne przestępstwo, to oczywiście. Wczesna inicjacja seksualna jest przejawem demoralizacji, zależy od sądy. Dobrze, tak? Czy ja mogę dokończyć, że z tą wczesną inicjacją seksualną to jest tak, że to troszeczkę zależy od sądu, zawsze zależy od sądu, co sąd uzna za wczesną inicjację i też proszę zwrócić uwagę na to, że sądy polskie znacznie chętniej badają to w przypadku dziewcząt niż w przypadku chłopców. Młodocianie, żebyśmy zdążyli, bo to ważne pytanie jeszcze było. Tak. Oczywiście pani Elżbieta ma rację. Myśmy wprowadzili inny przepis, musimy to dokładnie sprawdzić, jak one się ze sobą korelują. Można zatrudnić osobę, która ukończyła lat 15 i ukończyła szkołę podstawową, na pewno w celu przygotowania zawodowego. Ale to jest też pewien wyjątek, więc proszę nam jeszcze, możemy zrobić tak, że my przygotujemy Państwu tą odpowiedź i CEO zamieści to na swoim Facebooku, pewnie dzisiaj wieczorem albo jutro, a tą prezentację też w tym zakresie poprawimy, żeby ona była jednoznaczna. CEO zamieści na pewno. Ja jeszcze chcę powiedzieć, że tu słuchajcie, jak zwykle takie gorące tematy są najbardziej na webinariach żywe i zwłaszcza pod koniec one wybuchają, więc pytanie Marzeny, czy seks z 14-latką nie jest. Nie jest. No, nie jest gwałceniem. Zgwałcenie jest wtedy, kiedy wymusi się podjęcie czynności seksualnej bez zgody tej osoby. Jeżeli osoba 14-letnia zgadza się na seks,
to jest przestępstwo, ale nie przestępstwo zgwałcenia. O, mamy tutaj kryminologów dwoje, więc po prostu tak. Wszystko wam wyjaśnią. Tak, no zdarzają się przypadki oczywiście, niestety, i to może tak na koniec, dwie rzeczy. Jedna to o tym, że jak się jest nauczycielem, to z definicji ma się do czynienia z ludźmi, którzy są w tym okresie, takie limbo, tak, pomiędzy tym momentem, kiedy 13-18, prawda, i WOS-u uczycie dokładnie tych młodych ludzi, którzy jedne rzeczy już ich dotyczą, inne nie dotyczą, od wyjątku jest wyjątek. I to, co mi się bardzo podoba, to, że to jest taki jasny wykład, to, co tutaj Dagmaro i Witoldzie zrobiliście, i bardzo wam za to dziękuję, że to wygląda bardzo przejrzyście i po raz pierwszy mam takie poczucie, że na naprawdę niedużej liczbie slajdów są wszystkie najważniejsze rzeczy, z takim zastrzeżeniem, że prawo się zmienia i te 16 zmienimy na 15 i zobaczymy, wy sprawdzicie, jak to się jedno z drugim wiąże. I dlatego ja uważam, że edukacja prawna jest najlepsza dokładnie w tym wieku. To znaczy oczywiście różne fajne rzeczy można robić też z młodszymi dziećmi i zachęcam do tego niezwykle, ale wydaje mi się, że to jest taki dokładnie moment, kiedy nasze życie i życie młodych ludzi wokół nas nabiera takiego właśnie trochę prawnego kontekstu. I chciałam zapytać nauczycieli, jakbyście mogli, niekoniecznie teraz, ale bardzo byśmy chcieli z wami nawiązać taki kontakt w przyszłym roku, jak będziecie uczyć z naszego podręcznika, żeby się nawet umówić na podobne webinaria, ale także w taki sposób zaprosicie klasę swoją. Czy wam się podoba taki pomysł? Jak ktoś mógł napisać, czy wam się podoba taki pomysł, żeby zrobić jakiś rodzaj, nawet dużego webinarium, na którym będą prawnicy, którzy właśnie na takie pytania mogą odpowiedzieć. No i tu widzę, że jest super sprawa, rewelacja. Kiedy druga część podręcznika, to już mówię, jutro nanosimy poprawki po recenzentach. No myśmy swoje zrobili. Tak, właśnie, oni dzisiaj, wczoraj czy dzisiaj. Tak, ale właśnie dzięki Państwu bardzo dziękujemy. Okazało się, że jednak Babol no był, który recenzenci przegapili. Także ogromnie dziękujemy paniom, które tak stanowczo mówiły, że nie mamy racji. No właśnie. Także bardzo, bardzo wam dziękujemy i to, co jeszcze chciałabym zapowiedzieć, to poza tym, że ten podręcznik będzie za chwilę, to znaczy podejrzewam, że w końcu czerwca będzie wydrukowany, bo już mamy warunkowe recenzje i na pewno te warunki spełnimy, bo nie są trudne. Także bardzo, bardzo zachęcamy do tego, żeby z niego korzystać, bo my nie jesteśmy wydawnictwem, my jesteśmy organizacją pozarządową i korzystanie z podręcznika organizacji pozarządowej ma podwójny sens. Po pierwsze, to jest na pewno najlepszy podręcznik w tej chwili na rynku, a po drugie, to jest cały zysk idzie na to, żeby wspierać naszą działalność statutową, czyli szkolenia dla nauczycieli. Więc bardzo, bardzo was do tego zachęcam i więcej informacji jest u nas na stronie. I Państwu bardzo dziękuję i widzę, że macie, a jakie fajne tutaj, nawet dla tych, co nie uczą WOS-u, widzą, że chcą zaprosić swoich uczniów z Gdańska. Ja jestem, słuchajcie, w Sopocie, kocham Sopot Gdański. Gdynie także dla Trójmiasta na pewno będzie zaproszenie, a my się z wami umówimy na termin. Bardzo dziękuję. Dzięki Dagmaro, dzięki. No my również pięknie dziękujemy. My również bardzo, bardzo dziękujemy. Do zobaczenia. Do zobaczenia na następnym.